studia powstały we współpracy z naszymi partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego, czyli z firmami, instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami, z którymi współpracujemy od lat. Kilka miesięcy temu Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa zwróciła się do REF-u Wielkopolskiej, czy nie chcielibyśmy wspólnie opracować programu studiów z zakresu coachingu i doradztwa. Później, po wielu tygodniach współpracy z dydaktykami z Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, nabrałam przekonania, że tworzymy coś wartościowego, wyjątkowego. To oni podpowiedzieli nam, jak stworzyć program studiów najlepszy, najbardziej atrakcyjny, zarówno dla studenta, jak i z punktu widzenia pracodawcy. Zaproponowaliśmy, że my jako REF damy swoje doświadczenie praktyczne i swoich trenerów i coachów, którzy takim właśnie doświadczeniem dysponują. Dzisiejszy warsztat to spotkanie z metodami rekrutacji, a także studenci mogą zobaczyć, w jaki sposób są przeprowadzane w praktyczny sposób takie procesy w firmach, a co z tym idzie, to zwiększa ich szanse na potencjalnie na rynku pracy. Będziemy pomagali na przykład w organizowaniu praktyk studenckich, a także, to był moim zdaniem bardzo fajny pomysł, który wysunęli nasi trenerzy, żeby włączyć studentów do przyszłych projektów doradczych, do tych projektów, które my będziemy organizować, przeprowadzać u naszych klientów z udziałem właśnie studentów. Stawiamy na uczelni na to, żeby prowadzić zajęcia w sposób bardzo praktyczny. Na każdych zajęciach wykorzystywane są różne zadania. Również nagrywamy zajęcia po to, żeby uczestnicy mogli przeanalizować swoje zachowania. Te zajęcia to warsztaty, te zajęcia to ćwiczenia, to zajęcia prowadzone w małych grupach. W tej grze wcielali się w postać detektywów, których zadaniem było przetworzenie informacji, które zostali wcześniej na kartkach i na bazie tych informacji odgadnięcie, kto jest porywaczem samolotu. To było ćwiczenie, które pokazywało, w jaki sposób praktycznie zastosować wiedzę na temat przeprowadzania sesji Assessment bądź Development Center. Jest to metoda najczęściej używana w trakcie rekrutacji, szczególnie na stanowiska specjalistyczne, jak i stanowiska menedżerskie. Metoda ta w bardzo trafny sposób pozwala nam zdiagnozować kompetencje kandydatów do pracy. Sprawdzaliśmy, w jaki sposób uczestnicy współpracują ze sobą, czy jak podejmowane są decyzje, w jaki sposób przekonują się nawzajem, czy wyłonił się lider. Jeżeli tak, to po jakich zachowaniach diagnozowaliśmy, że to był lider i w jaki sposób dochodzi do rozwiązania problemu.